Akcji, drogi żołnierzu. Ja w ogóle cały czas ostatnio gram tym AEK. To jest AEK 971, o ile się dobrze. I biorę granaty dymne, także jestem bardzo zespołowy zawodnik. Conquest Small. O, ja cię kręcę, to przypomina targowisko z Battlefield 3. Ale tu może być rzeźnia. Patrzcie, jak tu jest dużo wąskiej przestrzeni. Dajcie przejąć, też chcę tiketik dostać. Znaczy, punkciki, punkciki! To wszystko, co się liczy, punkciki. Nie, dla mnie się liczy tylko KD ratio. Może jak to mi Battlefield 3 przypomina? Ani razu nie trafiłem. Och, ale byłem skradającym się zawodowcem, co? Dobrze to wygląda, wracam do... Ach, jak się fajnie wbiłem! Fajnie się wbiłem do środka, granaty dymne swoje robią, ale niestety nie pochwaliłem się skillem, bo nie wiedziałem, czy to mój, czy to cudzy, nie chciałem zabijać. Tak. Liczyłem na to, że się odsunie, ale się odsunął za daleko już. Ale... Jabłeczkę, ja tu wychodzę za dużo ich tutaj. No i sobie potarczowali. O, ja też. Kurde, dwa uderzeniowe. No się przykampił tutaj w tym garażu. W ogóle czemu widać, kto mnie zabił? To też nie powinno być tak. Mniejsza z tym. Biedny snajper nie może schować. Co się robi? Już kurde. 55 osób się nie można ruszyć. Nasi nie strzelają! Co za tumań, to kurde, do swoich strzelają w ogień krzyżowy, no nie mogę, no. Spadam, bo to im bliżej ludzi, tym gorzej. Właśnie, no. No nie, no już znowu tułom dookoła. Strasznie gęsto jest na tej mapie. Tak trzymać. Gdzie tu iść, żeby ludzi nie było, co? O, na wrogowie akurat. Chryste! Strasznie nie lubię tego. Strasznie nie lubię, jak gdzieś się ma drugiego... Jak się ma sojusznika w zasięgu ręki. To jest tak nietaktyczne. No, czasami nie ma wyjścia. Przecież ja się staram za wszelką cenę trzymać dystans i... Ten auto został
Szczególnie na takich właściwie w takich close quarterowych klimatach. Cel Charlie utracony. Jak się ludzie zaczynają spawnować. Rzucam granat dymny. Kurde, dymny znowu. Muszę zmienić na RGB. W takich klimatach close quarterowych, jak ktoś wam stoi na plecach non stop, to jest wtedy tragedia. Różnica wysokości. No dobra. Ale chyba wygrywamy, co? Bo tutaj to wygląda całkiem dosyć dobrze. Co to było? Pierwsza pomoc tam, wiesz? Się bardziej boję sojuszników niż wrogów, no już mi tu. Weź te pan, idź z tą tarczą, no! Ja nie potrzebuję wielkiej tarczy z napisem strzelać tutaj. A, okej. Ciemno tutaj. Więc nie widzę, w którą stronę idę nawet. Spróbuję swojego szczęścia na górze, bo jest... cały czas ktoś wyskakuje. Okej, trzeba się podrapać w nos. Au! Kalender. No dobra, tak trzymać. Boże, jak ja lubię. Jak ja strasznie lubię taki close quarterowy klimat, tylko że jak ludzi jest za dużo, a boję się, że te mapy mają jednak to do siebie, że... że ludzie sobie siedzą na plerach cały czas i... to może być kłopot na dłuższą metę, ale... Kurde, to skuterek. A tam z dachu mnie dorwali. No to tego zastrzeliłem tutaj. Dobrze. 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 Okej. Tam jest B na górze. Atakować cel! Jestem liderem, dawno nie byłem. Zapomniałem, jak to się robi. Ej, jednego położyłem. O, niech ktoś wyłączy to śledzenie, ten... chociaż może to jest jakaś atrakcja. Na tych mapkach to nie ma dużego znaczenia. To i tak nic nie da, chyba że jakiś snajper się ukrywa. Złe miejsce, złe... No kurde, prawie uciekłem, no. Zły tunel, wąski tunel, a ja się tam wbiegam. Źle. Chodzenie po drabinie to zawsze stres, nie? Z tą tarczą za mną biega, no. O kurde, nie zabiłem go! O Boże, to mnie... To jest często mój największy problem. Strzelam do kolesia, jestem pewny, że powinien być martwy, bo walę w głowę.
I tam 4-5 kul, ale ten jest input lag i... Czasami trzeba więcej, no, strzelać. Precyzja mnie zabija, no. Dobrze wyliczona ilość kul, a tu nic. Nic z tego, kolega. Trzeba strzelać więcej. Skipszyłem to teraz, niestety. Ja wiem, że on powinien iść, ale ja nie chcę kolesia starczą, no okej? Okay? Ja nie potrzebuję towarzystwa na close quarters, no. Sobie świetnie poradzę. To przez to... Przez to, że jest taki tłum, to ja nie mogę unikać ataków, bo się cały czas zahaczam o jakiegoś swojego sojusznika. Myślę, że ta tarcza może się przydać na tych mapach, gdzie się puszuje po kolei punkty. Już oczywiście RPG. Zawsze jak jest tłum ludzi, to się łatwo w nich strzela, a tak to jak człowiek biega sam, to zawsze jest jakoś bezpieczniejszy. No są mapy i są mapy, nie? Są różne mapy i różne zachowania. O kurde, naprawdę? Aha. Naprawdę? Musisz dawać im znać, że tu jesteśmy? Serio? Musisz strzelać, kolego? Żeby ci na górze wiedzieli? God damn it! God! God! A, dobra, no. Czasami dyskrecja jest istotna. Czasami nie. No, ludzie ci pisali, że jestem maruda. No jestem. No jestem stary i marudny, mam prawo. Co to było? Aha. Kurde, myślałem, że zginąłem, a się zaczął na drabinę wspinać. Masz pod nogami apteczkę, bierz! Pierdziele, wolę tu tą apteczkę. Strzelanie mi się po byku udało. Jezus Maria, no! Jeszcze więcej tutaj! Chryste Panie! Skuterek. Przestraszyłem się skuterkę. Ejejej, bo oni wiedzieli jak wchodziłem z dołu. No dobra. Och. Śmieszne miejsce. Czy ja tu utknąłem, czy co? Aj! Ale wygraliśmy! Tak jest, mimo mojego marudzenia!
Ja zawsze się spinam przy Battlefieldzie, no sorry, spinam się. Zwłaszcza przy takim, kiedy trzeba strasznie dynamicznie grać. Tęskniłem za Battlefieldem. I dlatego jestem takim fanem, znaczy właściwie jak już wychodzi Battlefield Hardline, to mi się nie chce już w czwórkę grać. Jak wiedziałem, że wychodzi czwórka, to już mi się w trójkę nie chciało grać. Tak jakoś tak mam. A Battlefield Hardline mi się podoba, bo jest właśnie taki close quarterowy. Ale punktów na kosie. Aga, byłem najlepszy! Nie chodź tutaj w bieliźnie. Ile razy mam ci mówić? Masz parcie na szkło, czy co? Nie mam parcie na szkło. Masz parcie na szkło.